Wiesz co, kiedyś miałem taką fajną sytuację na motocyklu, że jechałem sobie, było zwężenie i zszedłem do jednego pasa i mi typ siadł Mercedesem, wiesz, na dupę, na koło. Ja patrzę w lusterku, wiesz, patrzę, odwracam się, mówię, tak, że naprawdę na koło. Jechałem takim cruiserem dosyć dużym, też może to było takie przekonanie, że może jakiś stary dziad jeździ tu, nie? I wyjechaliśmy na trzy pasy i wiesz, pokazuję mu idioto, wystarczy byś mnie lekko pyknął, no ja leżę, leżysz, wiesz, no. Ja leżę, wiesz, a ja mam z 80 na godzinę. A on, wie, zaczyna mordę drzeć, gestykulować i tak dalej i pokazuje do mnie, żebym zjechał. Ja mówię, no wygrałem na loterii. I zjechaliśmy, wiesz, zjechaliśmy. No, jak mi kiedyś kolega robił taką wycenę wizerunkową, lata świetne temu i właśnie on mi powiedział, wiesz, że Juras, to u ciebie to wygląda tak, że jesteś jednak trochę takim, wiesz, taką lampeczką czerwoną czasami, bo nie wiadomo, co ty powiesz i, i może, wiesz, część kontrahentów nie być zainteresowana. Zapytać, czy pieniądze za walkę z ponarodowym? To nie były jakieś duże pieniądze, aczkolwiek 10 razy większe niż te, które wziąłem za ostatni pojedynek dla nich. No. Odebrałem rok po walce. Dzień dobry, Łukasz Juras Jurkowski. Uszanowany. Na start u mnie w podcaście 5 luźnych pytań. Prezenty? Poczekaj. Nie. Kurde. No. 5 luźnych pytań. Pierwsze pytanie. Biedronka czy Lidl? Lidl. Chodzę do Lidla, mam bliżej, Biedronkę mam daleko i jak mam być szczery, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w Biedrze. Ulubiona walka, którą zrobiłeś? Oj, nie wiem. Nie wiem. Ulubiona walka, którą robiłem, to taka, która była spełnieniem marzeń. Okej, okay, to jak biłem się w Stanach Zjednoczonych na gali Musin, wygrałem łokciem, skoczyłem sobie na klateczkę, to było takie spełnienie marzeń. Marzeń pride'owych, jak się oglądało. Tak jest w ogóle, no wiesz, fajnie, no wiesz, Ameryka i tak dalej. 3 miliony złotych na stole, Okniński i Najman i ty w fejmie. Tak czy nie? Nie. Nie? Nie. Nie ma takich pieniędzy, które by cię przekonały? Pewno są jakieś, ale no. Nie sądzę, żeby były to 3 miliony. I to nie chodzi o to, że mam pieniądze tyle, że mogę sobie wybrzydzać. Nie. Miałem oferty 1,5 miliona i powiedziałem nie. Mimo, że teraz bym je potrzebował, bo chcę dom kupić, a nie mam hajsu. Ale nie. To są rzeczy... Nie. To są rzeczy, na które się nie zgodzę. Ostatnie luźne pytanie. Walka z Najmanem, czy założenie koszulki, pójście na Lecha i pójście na Legię? Nie, to w ogóle, wiesz, to jest w ogóle absurda. Zejdźmy na ziemię, naprawdę. Wróćmy, bo odlecieliśmy daleko w kosmos. Dobra, to z rzeczy poważnych sobie zaczniemy. Jak siedziałeś sobie jako młody chłopak na tej ławeczce na osiedlu, to mówiłeś kiedyś, że spełniły ci się wszystkie marzenia, o których wtedy sobie marzyłeś. Ty rzeczywiście marzyłeś o takim życiu, jakie teraz masz, czy ono aż przekroczyło twoje tamtejsze myślenie? Myślę, że może nie przekroczyło, bo ja cały czas myślę, że ja jeszcze zrobię jakieś fajne rzeczy i dużo rzeczy, ale fakt jest taki, że ja zawsze żyłem według zasady Dream Big, nie? I masz więcej niż jesteś w stanie osiągnąć. I mi się to spełniło. No, ja wiedziałem tak naprawdę od podstawówki, że na pewno nie pójdę tak pracować jak moi rodzice. Nie w sensie, tylko na etat. Że ja będę, wiesz, że kurczę, gdzieś taki pierwiastek artysty trochę we mnie jednak drzemie. I cały czas myślałem, że będę sportowcem albo muzykiem rockowym. To są dwie rzeczy, wie, rockowym, bo to musiało być, wie, show na scenie. I zawsze myślałem, że w którąś z tych dwóch stron pójdę. Udało się zrealizować. Co prawda nie zostałem piłkarzem, bo chciałem być świetnej, wiesz, światowej klasy bramkarzem. Ale udało się zrealizować to marzenie o zostaniu sportowcem na całkiem fajnym, wysokim poziomie z rozpoznawalnością. I życiem, które mogę teraz powiedzieć, że mi się udało, no. Zobaczymy, wiesz, co dalej, bo to nie wiadomo, co przyniesie jutro. Ale na tą chwilę naprawdę jestem spełniony, jeżeli chodzi o moje życie zawodowe i prywatne. Czemu akurat rockowym, a nie tym, co jest bardziej chyba popularne w takim środowisku blokowym, czyli hip-hopy? Hip-hopy. Wiesz, ja jestem urodzony w 1981 roku. No? Więc hip-hopy tak naprawdę dopiero jeszcze nie istniały. Tak, więc ja wtedy, jeżeli słuchałem muzyki, to raczej było to Europe i Scorpions, a nie Molesta na przykład, czy no właśnie, czy ale w latach 90. mogłeś się tak przepiąć na to. Tak, ale jakoś nie było mi tak naprawdę z kulturą hip-hopową zawsze jakoś po drodze. Mimo, że sporo moich znajomych wtedy zaczynało rapować, teraz to już wysokiej klasy legendy, jeżeli chodzi o hip-hop, to mnie jakoś nigdy to jakoś to nie... Ten klimat tych ludzi, jakoś, wiesz, chodzenie w szerokich spodniach, jeżdżenie na desce, jaranie blantów, czyli tak stereotypowo z tych lat 90. Tak. Jakoś mnie specjalnie nigdy nie kręciło, wiesz. Ja raczej poszedłem w stronę
stadionowego stereotypu niż hip-hopowego, nie? Czyli raczej łysa głowa, wiesz, flyers i bujanie się z kolegami na mecze. Jak wyglądała Warszawa i Legionów, tak? Bo ty w Legionowie Legionowo. Też Legionowo. No. I Legionowo w latach 90., kiedy ty właśnie byłeś nastolatkiem. Tak samo jak chyba każde inne miasto, wiesz, no, dobra, na Śląsku na pewno inaczej to wyglądało niż tutaj, ale... No co, no kolorowe czasy trochę też takich przemian, wiesz, i u nas ustrojowych i też takich społecznych, bo no ja jestem z lat, gdzie bardzo dużo zmieniło się, bardzo szybko też się Warszawa budowała, bardzo dużo ludzi zaczęło robić kariery, trochę zmieniała się charakterystyka też pracy i podejścia ludzi do życia. I to ja uważam, że to były kolorowe, absolutnie kolorowe, fajne czasy. Czasami niebezpieczne, bo musimy pamiętać, że to lata 90., szczególnie tutaj, jak się mieszka w Trójkącie, Wołomin, Pruszków i tak dalej. Wybuchały restauracje. Wiesz, potrafiły. Ja oczywiście, wiesz, to gdzieś tam byłem daleko od tego tematu, no ale siłą rzeczy była to twoją taką rzeczywistość, że w zasadzie codziennie w wiadomościach słuchałaś o tym, albo słuchałeś o tym, że takie rzeczy się dzieją, albo miałem znajomych, którzy takie rzeczy, wiesz, potrafili robić. I kurde, mówię, to było, wiesz co, no fajne z perspektywy tego, że się cały czas działo, ale chyba ceniłbym sobie teraz bardziej te współczesne, moim zdaniem bardziej spokojne i bardzo często niedoceniane czasy przez nas, jeżeli chodzi o to, jak mamy w Polsce, nie? Bo my lubimy narzekać jako naród, ja też jestem, wiesz, malkontentem i bardzo dużo narzekam na rzeczy, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, w jakim fajnym kraju żyjemy, nie doceniamy tego, w jakim kraju żyjemy, patrząc na to, jak wygląda współczesna Europa, z jakimi problemami się boryka, a my mamy high life'ik tutaj u nas nad Wisłą, wiesz. I czysto, i fajnie, i spokojnie, i żadnych zamachów, wiesz, no. I w ogóle jest fajnie, no, wiesz, wiadomo, że do wszystkiego można się przyczepić, ale ja jestem raczej z tych, co szklanka zawsze do połowy pełna. No tak, no wiesz co, widać nawet po obcokrajowcach, którzy do nas do Polski przyjeżdżają, jak doceniają, jak tu jest czysto, jak tu jest spokojnie i jak tu się naprawdę żyje, nie? Czytałem taką bardzo mądrą książkę niedawno, jeżeli chodzi o przyszłość Europy. I Polskę bardzo często wskazują wszyscy na ten kraj, który będzie ostoją spokoju, kultury, tradycji w całej Europie. Także spodziewajmy się napływu dużo, dużo osób u nas tutaj. Coraz więcej przyjeżdża. Do naszego kraju. Tak, bo u nas jest bezpiecznie. A to jest słowo klucz, którego zaczyna brakować w innych krajach. Tak, dokładnie. Zgadzam nie się. Nie jestem jakimś tam wiesz. Ja rozumiem, ale jakby rozumiem... Nacjonałem takim, bo ja jestem, myślę, bardzo rozsądnym człowiekiem, tylko patrzę, oceniam, dedukuję. No tak, no dokładnie. No. Po Paryżu jest strach chodzić tak naprawdę, według tych, którzy Wielkiej tam bywają. W Wielkiej Brytanii już powoli też. No. Byłem niedawno i moja dziewczyna czuła się niepewnie, nie? A ona raczej nie jest, znaczy może nie jest strachliwa, pozdrawiam cię Polinka, ale wiesz, będąc ze mną raczej nie bywa. A byliśmy choćby na Camden, gdzie nam wszyscy polecali jeździć kolorowo i ona wysiadła tam i chciała od razu, wiesz, uciekać. No to coś jest nie tak. No, no zgadzam się. Wspomniałeś, że miałeś tych kolegów, którzy powiedzmy uczestniczyli gdzieś tam w tym trójkącie, o którym wspominałeś. Byłeś kiedyś blisko tego, żeby cię wciągnęli w takie towarzystwo? Bardzo blisko. Bardzo blisko. Ile brakło? Jednego telefonu. Uważam to za mój największy życiowy sukces. To ciekawe pytanie jest, bo nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłem o tym. Uważam to za mój jeden z największych życiowych sukcesów, że się nie dałem w to wciągnąć. Gdzieś bliskie osoby, bliskie, moi znajomi, z którymi spędzałem czas, wciągnęli się, źle skończyli. Niektórzy nie żyją, niektórzy poszli siedzieć, niektórzy już wyszli. Wiesz co, jak miałem 20 kilka lat, trenowałem taekwondo, zaczęło się to MMA w Polsce dopiero kręcić i kurczę, wiesz, no, ja pamiętam taką właśnie sytuację, którą przypomnę, bez zagłębiania się tam, wiesz, nie wiadomo jak, miałem w bloku, gdzie mieszkałem, w mojej piwnicy, miałem powieszony worek, miałem ławeczkę, ja sobie tam trenowałem, zajeżdżałem się poza treningami jeszcze swoimi, tak? I miałem taką propozycję, aby pojechać, mówię, Juras, pojedź z nami, postoisz, tylko wiesz, masz z tego 2000, nie? To godzinę zajmie i tak dalej. Ja mówię, kurde, no... Wiesz, no, teraz masz 20 tam 3 lata, ja miałem dokładnie zero pieniędzy w portfelu. A to propozycja zero, kurde, 2000. To wiesz co, ja byłem na etapie mojego życia, że dobra, w tym miesiącu nie płacę rachunku za telefon, bo i tak nie mam, ale muszę kupić bilet, żeby mieć na autobus dojeżdżanie. Czyli wtedy, kiedy ci ówczesna dziewczyna pożyczała. Tak, dokładnie tak, to był ten czas. I te 2000 zł za jeden wyjazd, wiesz, a to można sobie jeździć nie wiadomo ile, wiadomo, że potem głębiej w to idziesz, zmienia twoje życie tak naprawdę. I ja pamiętam, siedziałem godzinę na ławeczce, patrzyłem się w cegły w mojej piwnicy,
aby wykonać ten telefon, wiesz, czy tak, czy nie. No i finalnie, wiesz, powiedziałem nie. Co przeważyło? Rozsądek, nie? Rozsądek, świadomość taka trochę i też może... Ja mam gorącą głowę, ale cieszę się, że dostałem też od rodziców ten pierwiastek inteligencji, która jednak tę czerwoną lampkę zaświeciła. I w perspektywie wydarzeń, które się potoczyły później dla tych moich znajomych, którzy mi do tego namawiali, no to był, tu wiesz, najlepsza decyzja mojego życia, bo pewno, wiesz, nie gadalibyśmy teraz, nie? Bo moje życie potoczyło się zupełnie inaczej. Postawiłem, że będę bielakiem dalej, ale będę miał marzenie, żeby zostać sportowcem i widzisz, no, wygrałem. No, wygrałeś, aczkolwiek wtedy z tamtej perspektywy nie miałeś pojęcia, co jest przed tobą, nie? I podjąć taką decyzję, to jest... Tak, ja miałem, wiesz, wiele chwil zwątpienia też, kurde, jednak, wiesz, wchodzisz w jakiś tam poważniejszy związek, pożyczasz pieniądze od dziewczyny na życie, na to, żeby na trening dojechać i coś, czujesz się jako facet bardzo mocno niedowartościowany, tym bardziej z moim podejściem, wiesz, do tego, że to facet powinien jednak, wiesz, utrzymać rodzinę i tak dalej, tak bardzo tradycyjnie, mimo że daleko mi do jakiego być jako, wiesz, konserwatysta, absolutnie daleko. Ale mówię, że no, źle się z tym czułem, chujowo się z tym czułem na maksa. Po prostu jako facet, wiesz, pożyczając pieniądze, albo nawet samochód od dziewczyny, bo mój się zepsuł i nie miałem pieniędzy, żeby go naprawić. A musiałem gdzieś jechać, wiesz, zarobić jakieś pieniądze. I żyjesz tylko marzeniem o tym, że żyjesz na wyspie marzeń, kiedy będę, wiesz, nie? Cytując klasyka. Kurde, no to były takie chwile zwątpienia. Dobra, piznę to, pójdę znowu, wrócę na bramki, wiesz, zawsze jakieś te pieniądze będę zajęcia prowadził, zawsze jakieś pieniądze będą, no. No ale dałem sobie jeszcze szansę, jedną, drugą, trzecią, czwartą. No i tak, wiesz, no w końcu to zaskoczyło, wiesz, spotkałem na swoim miejscu też ludzi. I też ta ciężka praca, czy wiesz, trochę wyrzeczeń, milion wyrzeczeń, no. Połamanych kości, krwi i tak dalej. No dało jednak takie światełko w tunelu, że idziemy w tym dalej. No. Mhm. Jak wtedy rodzice twoi reagowali na to twoje właśnie podejście? Oni wiedzieli, że jesteś goły i wesoły finansowo i no jest taka sytuacja. Nie truli ci dupy pod tytułem weź rzuć już tym chłopie, weź idź do normalnej pracy, idź do wojska, cokolwiek? No u mnie właśnie to wojskowe tradycje w rodzinie bardzo mocno były kultywowane, więc tak, no moja mama przede wszystkim. Mój tata wspierał mnie bardzo mocno, jeżdżąc bardzo często na walki, na zawody i tak dalej, więc może dla niego trochę była to też inna perspektywa, ale moja mama konsekwentnie mówiła, dawaj, zakładaj, wiesz, kamasze, nie? No. Idź do wojska, pewna praca, wiesz, tutaj spokojnie, tutaj telefon, tu załatwimy, tutaj pójdziesz na testy. Oczywiście do jakiejś jednostki specjalnej, wykorzystując możliwości. Paradoksalnie w świadomości mojej mamy było to, że ja idąc nawet do gromu i naprawdę to ja gdzieś tam były telefony, jestem bezpieczniejszy niż na macie, nie? Że to, jak, wiesz, ale to jest myślenie ludzi związanych z armią, nie? No. Gdzieś tam jakieś telefony były wykonywane, że może na tą selekcję, może wiesz, spróbujemy coś, ale ja mówię, nie, absolutnie nie, ja chcę się bić, no. Za medal, dyplom i 0 złotych, ale chcę się bić. A psuło to trochę relacje, czy nie, między wami? Nie. Ja miałem od rodziców, kurczę, naprawdę życzę każdemu takiego wsparcia, jakie miałem od mojej mamy i mojego taty. Wiadomo, że muszą pogadać, nie? Jak zaczynałem trenować taekwondo, mając prawie 18 lat, bo ja bardzo późno zacząłem trenować. No ale ty byłeś karpagan w szkole. Nie przegrałem wcześniej za żadnej walki. I nie przyszedłem z podbitym okiem nigdy, dokładnie, nie? Dokładnie. Więc było dobrze. No. Ale i wiesz, jak zacząłem trenować, to moja mama była bardzo przeciwna, bo uważała, że zawalę naukę. No to co zrobiłem ja w trzeciej klasie technikum? Miałem najlepszą średnią z możliwych kiedykolwiek od podstawówki, nie? Na tej zasadzie to działało. Ja taki jestem uparty, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc szybko udowodniłem, że nie jest to argument, więc mogłem sobie trenować, wiesz, jeździć na zawody i tak dalej. Wiadomo, że jak przychodziły jakieś kontuzje, wiesz, jakieś poważniejsze, to znowu temat wracał, ale potem się człowiek wyleczył, jechał dalej się bić i temat umierał. No. A miałeś takie chwile pod tytułem, kurwa, moi rodzice jednak mają rację, kończę z tym. Czy to było takie zacięcie, nie, że... Nie, ale to wynika, wiesz co, trochę z mojego charakteru strasznego uparciucha, że w zasadzie poza moją mamą to niewiele jest osób na świecie, którzy w ogóle, znaczy poza moją mamą w zasadzie chyba nikt. No moje dziecko teraz, tak, moja Julka ewentualnie, której zdanie jest w stanie jakkolwiek wpłynąć na moją decyzję. Ja zawsze, wiesz, pod prąd, nie to, że chcę zrobić pod prąd, tylko jak ja mówię tak, to tak ma być.
I czasami, no to wiadomo, że moja mama musiała tupnąć nóżką i ewentualnie wziąłem pod uwagę sugestie, ale nie tak, że zmieniłem całkowicie zdanie. Także raczej nie. A biorąc pod uwagę to, jak MMA ogólnie w Polsce, na świecie się rozwinęło, może wiesz, niekoniecznie musisz żałować, ale miałeś takie myśli, że kurwa, jakbym się urodził 10 lat później albo 15 lat później, gdzie ja bym wtedy doszedł? Nie wiem, gdzie bym doszedł. No, nie zastanawiałeś się? To jest taka utopia trochę, zastanawianie się co by było gdyby. Mhm. Nie gdybasz? Nie, ale na tej wesołej zastanawiałem się tylko i wyłącznie nad tym, jak byłem na tej, po zakończeniu kariery. Pierwszym, nie? Bo potem znowiłem, tak po 7 latach prawie. Mm-hmm. Ten narodowy był takim magnesem, nie oszukujmy się. Tak. To już też temat przegadany, że w tym czasie, kiedy patrzyłem, to był ten największy rozwój polskiego MMA. Wiesz, nasi zawodnicy w UFC zaczęli wygrywać, Asia mistrzynią. Tak jest. Wielka publika. I trochę chciałem wejść do klatki KSW w tym czasie, kiedy jest taki hype na to, wiesz. Mm-hmm. Poczuć tą energię tych ludzi, bo ja bardzo często, ja głównie, wiesz, walczyłem dla ludzi, dla tej adrenaliny, wiesz, dla to, żeby, wiesz, jest doping, zawsze sporo osób trzymało za mnie kciuki, zawsze mnie to napędzało i chciałem poczuć ten klimat współczesnej walki, nie? Mm-hmm. A cały czas byłem w treningu, więc jakoś specjalnie nie wypadałem, wiadomo, że do powrotu trzeba było to wszystko sprofesjonalizować ponownie i właśnie wejść w ten profesjonalny taki przygotowania, 3 miesiące pracy, której nie robiłem wcześniej, bo ten sport był inny, 7 lat wcześniej. No właśnie, I tego mi brakowało i to poczułem przy tym narodowym, nie? I żeby nie był to stadion narodowy i perspektywa, że będzie 60 tysięcy ludzi, w ja twoim mówię, mieście. Chcę wziąć w tym udział. No. Wiesz, jak dostałem propozycję, no to wiadomo, że ja nawet, wiesz, nawet o pieniądze nie pytałem. A i tak ci zarzucali, że idziesz dla kasy. No, którą teraz wiem, tak. No. I teraz to jest fakt, może zapytajcie KSW. No. Pieniądze za walkę z ponarodowym, to nie były jakieś duże pieniądze, aczkolwiek 10 razy większe niż te, które wziąłem za ostatni pojedynek dla nich. No. Odebrałem rok po walce. One leżały w KSW, bo ja ich nie potrzebowałem. Mm-hmm. Nie? Także tak poszedłem za nich na pieniędzy. Chyba dołożyłem do samochodu chyba. Chyba było takie moje marzenie, żeby Camaro kupić i chyba to były te pieniądze takie, że część z nich było dołożone do Camaro. Ja tak jestem, wiesz. Ja nie gromadzę pieniędzy, nie? No. Ale gromadzę emocje i wspomnienia i spełniam sobie takie marzenia. To jest chyba najważniejsze w życiu ogólnie, nie? Nie wiem, kiedy umrę, a po co, wiesz, ja mam zbierać pieniądze, oczywiście, dziecko mam zabezpieczone w miarę jakieś na tyle, żeby, wiesz, że jak zajdę, to coś tam po mnie zostanie, ale no ja jestem absolutnie, znaczy to też jest trochę, wiesz, to jest plus i minus, że... Nie, że ja nie gromadzę pieniędzy, nie. Ale absolutnie. Jesteś milionerem? Nie. Nie? Nie. Dużo ci jeszcze brakuje do tego? Dużo. No. Dużo? Dużo. Kurde. Dużo. Ludzie się wydaje, że to nie wiadomo ile hajsu się zarabia. Pracujesz jesteś człowiekiem znanym z telewizji, więc jak ktoś jest z telewizji, to najczęściej wygląda to w ten sposób, że no okej, on w telewizji pracuje, więc jest hajs, nie? Ja kupuję samochody, motocykle, broni, wiesz, to wszystko dużo kosztuje. Ale wiesz, to mam przynajmniej za co sobie to kupić, nie? No. Także nie powiem, że jestem milionerem, ale powiem, że mam bezpieczne życie na poziomie godnym. Mhm. Wiesz, jak chcę jeść sushi 3 razy dziennie, to pewno mnie stać na to, żeby 3 razy dziennie jeść sushi. No. No to powiem ci, że nie każdego na to stać. Ale, nie? Ale chcę dom kupić, nie mam teraz na ten dom, nie? Bo kosztuje dużo. I nie... Czyli co, jakieś nowe projekty pewnie się będą szykowały? Nie, no na razie chcę dom. No. Dorosłem do tego. Ale w sensie jakieś nowe projekty będą się szykowały po to, żeby zarobić na ten dom. Tak. Ja teraz jestem na takiej fali tak, że zarobię sobie na ten dom, nie? Także zarobię sobie. No. Wspominałeś o córce. Ona już jest nastolatką. Dużo ma wspólnego z tobą? Widzisz takie cechy wspólne, które się uwidaczniają teraz? Gorąco mają w studiu jakby co. To nic nie działa, nie? Możemy grubi ludzie się pracą. Jeszcze mam kawę, ale zajebista kawa. Z maszą kawę dostałem. Tylko taka sikiera. Sam sobie taką zażyczyłeś. A ja taką piję. Jeszcze ten kocyk. Jego nie będzie widać. A tu jest kocyk, nie? Słuchaj, wiesz, cenię sobie to bardzo, wracając już do tematu, cenię sobie bardzo to, że mam świetny kontakt z moją Julką, nie? Naprawdę, bo obawiałem się, że wiesz, tym bardziej jak ona już jest nastolatką i tak dalej, że gdzieś to się wszystko rozejdzie. A widzę po moim dziecku, że wiesz, ona lubi spędzać czas ze mną, że się dogadujemy bardzo dobrze.
że wiesz, no często coś tam się udaje wymyślić, żeby spędzić czas tylko razem. Teraz jedziemy na koncert Oliwii Rodrigo do Berlina. Mm-hmm. Byliśmy na K-popie niedawno też w Berlinie. Jak? Zajebiście, no? Wiesz co. 12 000 małolatek na każdy gest tych K-popowych gwiazd. A ty w koszulce Iron Maiden. Dokładnie. Stoję i mówię wow. Ale wiesz, to są takie chwile, których nie nadrobisz. I no? Ja sobie zdałem kiedyś, jak moje dziecko miało chyba 4-5 lat bardziej, że ilość pracy, którą mam, bo mam dosyć dużo obowiązków i tak dalej, i bardzo często każdy weekend to był wyjazd, zdałem sobie z tego sprawę, że tracę czas, którego nigdy z moim dzieckiem nie odrobię. I naprawdę powiedziałem, z dnia na dzień powiedziałem dość. Co drugi weekend mam wolny, co drugi weekend chcę spędzać z moim dzieckiem, nie biorę żadnej pracy, chyba że jest tu w Warszawie jakiś komentarz do zrobienia. Wiadomo, bo jestem pracownikiem Polsatu Sport, więc to zostaje, ale nie biorę żadnych wyjazdów, żadnych zleceń, żadnych eventów i tak dalej. I się tego staram się trzymać. No teraz to jest w takim wieku, że czasami wiesz, i ze mną pojedzie po prostu, bo następnego dnia dawaj gdzieś tam Energylandia jedziemy, bo jesteśmy blisko. Ale naprawdę cieszę się i wiesz, to samo na wakacje. Chcę, wiesz, w tym roku też pewno pojedziemy tylko we dwójkę na wakacje, więc ja się naprawdę dobrze bawię, dobrze dogaduję z moją córką. Tylko czy macie jakieś podobne cechy pod tytułem upartość? Czy coś się jakby u niej takie zewnętrznie? Wszystkie najgorsze mam po mnie i po swojej mamusi, nie? I to jest taki zlepek. Jak to z dziećmi, nie? Naprawdę. Ja wiesz, ja mam dwulatka, więc... To poczekaj. U niego się dopiero taki bunt jakby pierwszy pojawia i tak dalej, nie? Więc to jest zupełnie, zupełnie inny ten, ale widząc po tym, jaki jestem ja i jakie jest moja żona, to będziemy mieli przerąbane, nie? Przerąbane, ale to jest lepiej jakieś dziecko charakterne niż nijakie, nie? No tak, dokładnie. A ja sobie doceniam. Moje dziecko ma 14 lat, jest bardzo samodzielna i wiem, że sobie w życiu poradzi, jak nic się nie zmieni, jak tam korba nie odbije zaraz jakaś, będziemy sprowadzać na ziemię szybko, przyjdę z wujkami. Że to jest dziecko, które sobie w życiu poradzi. No jak ma takiego tatę, to na pewno. Wiesz, też ogarniętą ma, więc... Nie, więc... Relacje z żoną też macie chyba dobre z tego, co ty z byłą żoną. No, z byłą żoną, tak, bardzo dobre, bardzo dobre. Chwalę sobie to, bo to jest rzadkość w tych współczesnych czasach. Dokładnie. A dla nas nadrzędnym, mimo gdzieś naszego rozejścia się nadrzędną sprawą było jednak dobro naszego dziecka. No. I to jest płaszczyzna, na którym my po prostu dogadujemy się. Mam naprawdę super kontakt. Kaśka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ku rozpaczy pudelków i innych takich portali, nie? Dokładnie. Ja już wiesz, ja już przerabiałem pudelki. Ale to ja wiem, przejrzałem wszystkie pudelki związane z tobą. To jest jakiś dramat, no. Ale niestety, takie jest życie. No. Nie zawsze sprawiedliwe. Sprawa wychodzi na twoje, mimo wszystko? Ta pudelkowa? Nie, już wszystko zakończone. No właśnie, wszystko na plus. Na wszystko na plus dla ciebie. Wszystko okazało się jednak... kłamstwem, no ale co zrobisz, jak już, wiesz, to zostaje. No. Nie ma co gadać. Dobra. Wszystkie sprawy wygrane. Świetnie. Pudelek, słyszycie? Możecie o tym napisać. Czytając sobie ogólnie komentarze na twój temat, twoich fanów i niefanów, jesteś osobą, która strasznie mieszane uczucia w nich wzbudza, a w mojej ocenie jesteś strasznie przyjemny w odbiorze jakby i sympatyczny. Czemu według ciebie jesteś taką osobą, która tak potrafi spolaryzować komentarze? Co w tobie według ciebie jest, że takie komentarze jakby się zdarzają, że tu wiesz, klakier i inne takie tematy, nie? Wiesz co, jak masz swoje zdanie i nie bawisz się go mówić, zawsze będziesz polaryzował. Zawsze znajdziesz grupę odbiorców, którzy ci przytakną, zawsze znajdziesz ci przeciwnie. Na tym tak działa społeczeństwo. Czego najlepszym przykładem jest ta aktualna sytuacja geopolityczna w Polsce. I będzie to działać również, wiesz co. Najlepiej jakby osoba popularna zamknęła mordę i nic, wiesz. A jestem taki, że ja nie zamknę tej mordy. I uwierz mi, że ja 3/4 tweetów choćby to kasuję. Bo jak ja miał to zrobić, to mnie pracodawcy pogonili. Dlatego czasami, wiesz, dlatego czasami wynikają z tego, ale jak mi coś leży na sercu, to ja to po prostu mówię. I naprawdę kiedyś, lata temu, wiesz, starałem się odpowiadać ludziom, walczyć z tym, wiesz, nie wiem, przekonywać, że stary, no ale weź otwórz oczy, albo coś, albo coś. Ale teraz dajesz po prostu z wielkim doświadczeniem, uczysz się, że no, nie dogodzisz, wiesz, światu, pogódź się z tym, no i
I nie robi na mnie wrażenia już absolutnie, że ktoś napisze, wiesz, ty gruby chuju, weź się za siebie albo coś tam. Ludzie, mówię, no i jak ten komentarz ma wpłynąć na moje życie? No? Kumasz, ja w ogóle nie kumam, nie? Jak do kogoś, kto był profesjonalnym zawodnikiem sztuk walki, można jakby być w stanie powiedzieć, ty kurwa grubasie, weźcie do roboty. No, przecież ty nawet mając 60 lat będziesz w stanie zapierdolić kogoś jednym ciosem, nie? No to jest, wiesz co, bo to ten cytat z Tysona, on tu bardzo dobrze pasuje, że póki nie było internetu, wiesz, że internet dał możliwości hejtowania ludzi bez konsekwencji dania komuś mordę, nie? Mm-hmm. I tak to działa. I trzeba się z tym pogodzić, że tak wygląda ten... Słuchaj, jak ja bym chciał słodko pierdzący być dla świata, to prawdopodobnie nie byłbym sobą, gdybym był inny. To ten tatuaż, co masz na plecach, nie? Też. Mam, teraz byłem właśnie robić, właśnie. Tak naprawdę zrobiłem to. Ale tak jest to skonstruowane. Dawno naprawdę przestałem mieć ochotę zadowolenia wszystkich. Nie da się tego zrobić i też apeluję i bardzo często uczę na przykład moich młodszych kolegów i koleżanki, którzy zaczynają, wchodzą gdzieś tam sportowo też w świat jakiejkolwiek popularności, że zostaw. Że mniej wyjebane będzie ci dane. Tak, no i też ja tego nie robiłem, ja tego nie będę robił, ale też uczulam, aby nie angażowali się w tematy polityczne, religijne i tak dalej. Róbcie sobie kontencik słodko pierdzący, lepiej na ten wyjdziecie i też dla smusorów i tak dalej. No właśnie o to chciałem też zapytać. Jak mi kiedyś kolega robił taką wycenę wizerunkowo, lata świetne temu i właśnie on mi powiedział, wiesz, że Juras, to u ciebie to wygląda tak, że jesteś jednak trochę takim, wiesz, taką lampeczką czerwoną czasami, bo nie wiadomo, co ty powiesz i może, wiesz, część kontrahentów nie być właśnie chciałem zapytać, czy dużo było takich, mnie, wiesz, czy było dużo takich deali, które dużo straciłeś tak, przez to? Dużo, ja też nie zabiegam, nie? Ktoś chce ze mną pracować? Ja naprawdę, wiesz, jestem lojalnym współpracownikiem i tak dalej. Nie podejmę współpracy, która jest niespójna ze mną i tak dalej, tylko dla pieniędzy. Dla mnie nigdy pieniądze nie były niczym, żadnym wykładnikiem w życiu. Bo to wiem, co było? Wiem, nie miałem. Wiesz co? Kurczę, być fajnie ze sobą, spędzać czas, nie? Okay. I być taki fair w stosunku do siebie, nie? I to mi zawsze gdzieś głównie zaprzątało głowę, wiesz. Oczywiście mam naprawdę mega fajnych partnerów, którzy są ze mną od lat, którzy akceptują mnie tak, jakim jestem, ale przynajmniej jestem prawdziwy, a nie influencerem, jak, wiesz, ja nie uważam się za influencera, ale jak większość influencerów, za pieniądze jest w stanie ci sprzedać wszystko i ty w to masz uwierzyć, wiesz. Wiesz co, no, ktoś, kto ma, ty masz ile? Ponad chyba 300 tysięcy na Instagramie, z tego, co nie, ja kojarzę. Nie, 200... Z 50, 60? No to już i tak jest sporo. Nie, to już powinieneś się. To już się łapiesz jako influencer. Shadowbany cały czas, więc mi ograniczają. Za te memy twoje. Za wszystko. No, za wszystko, bo shadowbany, wiesz. I obcinanie zasięgów. No już dostałem ostrzeżenia ostateczne takie, tak? Które jeszcze raz i kasujemy konto, nie? Za co dostałeś? Za powieszonego Putina. O Jezus, serio? No tak wygląda ten świat teraz. No nie można sobie powiesić Putina. No. Przerąbane, nie? Że taka poprawność polityczna wkracza w to jest takie dramat. Miejsca. To jest dramat, w jakich my czasach i jakich my dożyliśmy, nie? Ja się na to nie zgadzam. Między innymi też dlatego, ty wiesz, część osób ma mi to też za złe, że no ja się nie zgadzam na tą poprawność polityczną, no, taką przesadną, bo idziemy w skrajności absolutnie jako społeczeństwo i dojdziemy do momentu, że będziemy sami kopać się w czoło, nie? Będzie się zastanawiał, wiesz co przez telefon powiedzieć, żeby osoba z boku nie słyszała, bo za chwilkę będziesz pozwany o, nie wiem, rasizm, wiesz, o jakikolwiek, że jesteś homofobem, antysemitą i tak dalej. To pod wszystko możemy podciągnąć, nie? To tak samo świat jak ty, wariował, wiesz, nie? Świat jak, ty mówisz, wprost, wiesz, że jesteś grubas i inne takie rzeczy, no to gdzie jest, kurwa, w tym body positive, nie? Body shaming! No, sam sobie shaming. Robisz body shaming, nie? Muszę się zgłosić do prokuratury. Co, halo, policja? Proszę przyjechać na YouTube'a. Dokładnie. Nie, no tak wyglądają te czasy, tak będą te czasy. Ja to wiesz, puentując trochę ten temat tych opinii, kontrowersji i tak dalej. Ja się nie zmienię, nie? Ja taki jestem, zmieniłem się i tak bardzo mocno. Ja się nie zmienię, zmieniłem się. Dobry idiota. Ale złagodniałem, wiesz, bardziej, bo też dorosłem o to do tego. Zapytać, no. Dorosłem też do tego, że nie można tracić nerwów na tematy, na które nie masz wpływu. Świat się zmienił, trzeba się z tym pogodzić. Staram się już minimalizować jakiekolwiek kontrowersyjne wpisy albo. Bo nie chcę też polaryzować ludzi, wiesz. Ja często tweety na przykład wrzucałem i patrzę w komentarzach, było prawo, tak, i wiesz, ludzie kłócą, ja kasuję, bo mówię, ja nie chcę, wiesz, żeby się ludzie kłócili, no. Ja może jestem, jaki jestem, ale
ja lubię ludzi. Kurde, i po co mam dawać im taką też zapałeczkę do tego, żeby te... Jak chcą, to niech mnie cisną, ale między sobą peace, love, rock and roll, całe życie. Właśnie o to chciałem zapytać, bo trafiłem gdzieś na twoje wypowiedzi w którychś rozmowach, że ty masz bardzo krótki ląd. Ty spokorniałeś dużo? Dużo. A pamiętasz taki moment, w którym siadłeś sobie i mówisz, kurwa, rzeczywiście spokorniałem i się uspokoiłem. Pamiętasz jakiś taki moment przełomowy, czy to po prostu przyszło i nawet nie weszło? No. Nie, momentu nie pamiętam, ale no. Zdałem sobie z tego sprawę naprawdę, że nie warto tracić nerwów na rzeczy, na które nie mam wpływu, na ludzi, na które nie mam wpływu. Jedyny wyjątek zostaje, to wiesz, to z moją opinią możecie pogadać, że nie mogę robić wielu rzeczy na zewnątrz, wiesz, bo teraz w dobie telefonów, wiesz, no nie mogę wyjść i dać komuś liścia. Czasami się zdarzało, ale wiesz co, ale ja nie lubię chamów, nie lubię chamstwa, buractwa takiego, bo Jezu, nic mnie tak nie irytuje, wiesz co, jak głupi ludzie, głupi, chamscy, tacy, takie buraki, nic. I czasami, wiesz, to jak mam okazję, no to ja, wiesz, ja jestem taki, że nie odwrócę głowy, nie, tylko ja się wtrącę. Zwracałeś uwagę, wtrącałeś się. Zwracam uwagę, tak, jak ktoś się, jak ktoś rozpoznał, to spoko, nie, to się rozchodziło, gorzej, jak ktoś, wiesz, powiedział coś złego, to wtedy ja mam krótki ląd. No. Nie zmienię tego, od razu mówię. I tracę, wiesz co, za kółkiem, ale śmieję się, ja sam siebie się śmiałem, jak prowadzę, ja ubliżam. Kurde, ja przeklinam. Jestem najgorszy, jakby ktoś to nagrał kiedyś, to ja jestem, wiesz co, takim właśnie, takim burakiem, takim... Przepraszam wszystkich Wiesławów, takim wujkiem wieśkiem z wąsem. Nie, wiesz, ty kurwa, co ty kurwa robisz? Ty kurwa na prawo jazdy? Ja jestem taki, nie? Chipsa, moja Paulina, to ona już, wiesz, ona czasami się śmieje, czasami się denerwuje też już, no. Bo wiesz, ja potrafiłem czasami do ludzi, wiesz, coś tam, wiesz, nie dam, że okno otworzę i coś zwrócę uwagę, ale na przykład jak ktoś, nie wiem, wjeżdża mi, wiesz, albo bez kierunków jeździ, ja też jestem motocyklistą i jestem bardzo to mocno jest, wyczulony no. na jazdę bez kierunkowskazów, bo kiedyś przez to leżałem. Mhm. I wiesz co, zrównuje się na przykład na światach, szyba w dół i mówię, wiesz, zmieniasz pas, wiesz, wpieprzyłeś mi się 3 razy przez ten, nie? I teraz okej, jak ktoś wiesz, machnie, no to okej, wiesz, pozdrawiam. Sorry, na razie, no. Tutaj, gorzej jak w drugą, jak ktoś obecnie, to jest, zaraz się załóż, ja jestem najgorszy za kółkiem, nie? Jakbym to samo robił i ale żył tak poza samochodem. Nie wyciągałeś nikogo przez szybę jeszcze? Ale to bardzo dawno temu, bardzo dawno temu, no. Dlatego, że przyszedł, szybę nam chciał wybić, wiesz? Aha. Uciekł do samochodu, więc musiałem go wyciągnąć. Kurwa, źle trafił, Źle trafił bardzo, no. Nie? Jak to się można zdziwić, nie? Można, ale nie mam tak, wiesz co? Kiedyś miałem taką fajną sytuację na motocyklu, że jechałem sobie, było zwężenie i zostałem do jednego pasa i mi typ siadł Mercedesem, wiesz, na dupę, na koło. Ja patrzę w lusterku, wiesz, patrzę, odwracam się. Wy tak, że naprawdę na koło. Jechałem takim cruiserem dosyć dużym. Mm-hmm. Też może to było takie przekonanie, że może jakiś stary dziad jedzie tym, nie? I wyjechaliśmy na 3 pasy. I wiesz, pokazuję mu, idioto, wystarczy, byś mnie lekko pyknął. No ja leżę, wiesz, no. Ja leżę, wiesz, a ja mam z 80 na godzinę. A on, wie, zaczyna mordę drzeć, gestykulować i tak dalej. I pokazuje do mnie, żebym zjechał. Ja mówię, no wygrałem na loterii. I zjechaliśmy, wiesz, zjechaliśmy. No. Podjechałem motocykl przewyższy od niego. Patrzę, że to maula taki z 20 lat, o max. Jest, no. Więc od taty pewno samochód wziął, wiesz, dupa obok, jakaś, wiesz, siedzi, wiesz, chciał przelansować i tak dalej. Pomyślał, że dziadek jakiś. A ja zdejmę kaski do niego, wiesz, on szybko był, panie Urasie, przepraszam, ja nie wiedziałem, wiesz. I ja mówię, wiesz, no i co, wiesz, no co, napluć mu, wiesz, no co, ja mówię, no nie, właśnie w takich sytuacjach, jak tak, wiesz, jak ktoś widzę, że ogarnął, i ja mówię, kurde, wiesz co, pyknąłbyś mnie lekko, ja leżę, tak. Nie? Miałbyś mnie na sumienie, jakby się z tym czuł, nie? Mm. Mówię, po prostu wiem, że następny, drugi raz, znaczy liczę na to, że po prostu przemyśli, że drugi raz tego nie zrobi. Wydaje nie? mi się, że dostał taką nauczkę przez przypadek, że została z nim na całe też życie. Też mi się wydaje, chciałbym to wierzyć, pozdrawiam, jeżeli to, wiesz, będzie oglądał, to wiesz, że to ty, nie? Ale tak było, no. I takie sytuacje, ja lubię takie sytuacje, mm-hmm. Nie? Że się rozchodzimy, przybijemy piąteczkę, bardzo często zrobimy sobie zdjęcie i się rozchodzi. Mhm. Ale niestety, a w kasku jak na motocyklu jeżdżę to samo. To kurde, jestem wieśniakiem za kółkiem, nie? A telewizja zmienia człowieka? Nie wiem, ja nie sądzę, żeby mnie zmieniło. Nie? Nie, jak mam je zmienić? Nie wiem, no wiesz, w telewizji nie można wielu rzeczy powiedzieć, takich, które czasem przychodzą z automatu na przykład do głowy, nie? Nie hamuje w pewien sposób jakby tego, kim się jest w środku? Wiesz co, ja pracuję przy takich produkcjach, że bardzo często nie musisz się hamować. Wiadomo, że nie możesz wielu rzeczy mówić, ale no tak samo jak nie możesz powiedzieć tego będąc, wiesz, nie wiem, w kinie wstajesz. Nie będę... Wstałem, ja przychodzę, ja chciałem powiedzieć! Nienawidzę tych, kurwa, leworęcznych!
Wiesz, no nie robisz takich rzeczy. Tak samo w telewizji, no po prostu, wiesz, no, po prostu pewne rzeczy się nie mówi, ale nie zmieniamy jako osoby. No, ja mam dosyć taki... Nie wiem, no wiesz, no nie muszę przeklinać, żeby podkreślić swoją wartość słowa, a często jakoś tą fajną puentą, lekkim sarkazmem bardzo często buduję sobie, wiesz, zabawną atmosferę, więc nie muszę się ograniczać, ale też nauczyłem się, że w miejscach, gdzie można sobie pozwolić na więcej, pozwalasz sobie na więcej, w miejscach, gdzie nie, wiesz, że nie. To się nazywa dorosłość. Ja mam 43, ale liczę, że to cały czas przede mną. To się nazywa dorosłość. Dokładnie tak. A dostawałeś takie propozycje, które nie były w zgodzie z tobą, ale miały jakieś zajebiste pieniądze i stwierdziłeś, że nie za żadne skarby świata? Nie mówię o freak fightach i tak dalej, tylko takie właśnie jakieś, nie wiem, telewizje, jakieś współprace, jakieś speech, mowy i inne takie tematy? Bywało, no bywało. Bywało, ciężko mi było teraz to, wiesz, przytoczyć. Paradoksalnie, wiesz, jest dużo nawet tego, ale... No nie, dużo ludzi, wiesz co, no to ja jestem na etapie życia, że nie potrzebuję na przykład barterów, nie? Mhm. A dużo jest propozycji barterowych, nawet od dużych firm. Naprawdę duże firmy proponują barter? Barter, no bardzo często, a... Kurwa, no, ja, mi się wiesz, to wydaje, mam czym jeździć, mam co jeść, wiesz, no. Mi się to wydaje, że barter to raczej takie mniejsze firmy, nie? Które, wiesz, ale zdarzało, których nie stać na reklamę. Się, no bez, no może nie mogę powiedzieć, wiesz, no, bo to nie jest nieelegancka tajemnica naszej korespondencji, ale zdarzały się propozycje, wiesz, promocji rzeczy, które... Wiesz, no nie wiem, no jakieś, tak z przykład, bez firmy oczywiście, no. Ale jakieś tam do leczenia kontuzji, pole magnetyczne, domowe i coś. Ja mówię, kurwa, Harry z Tybetu, no wiesz, no come on, no nie wiadomo. I to powiem ci, nawet nieźle płacili, nie? No. Jakieś takie dobre pieniądze płacili, ale mówię, nie, no wiesz, wiadomo, że to nie zrobię tego, no come on. Nie wierzę w to, dlaczego ja mam to reklamować. Wiesz, do fizjo idziesz, a nie se w domu moduł jakiś. Dużo takich jest rzeczy, ale cieszę się, że wiesz to, że współprace, które mam, są autentyczne. Mhm. I naprawdę z ręką na serduszku mogę przysiąść, że wszystko, co oznaczam jako współpraca, to są rzeczy, które są spójne ze mną, w które wierzę i w które stawiam mój stempel. Wiesz co, chyba teraz autentyczność w mediach społecznościowych powraca. Jest taki trend, nie? Powraca, tak. Też to zauważyłem, że już ludzi ciężko nabrać na cokolwiek. Mhm, dokładnie. Więc chyba tylko i wyłącznie dla ciebie nadchodzą dobre czasy z takich benefitów. Mam nadzieję, że w końcu! Bo muszę, kurwa, dom! Muszę dom kupić! Zapraszam wszystkich! Ale chyba, że barter jest dom, to wtedy tak. Gdyby, nie wiem, była teraz opcja pod tytułem Juras, dawaj na KSW. Zastanowiłbyś się jeszcze nad tym, nie. Czy nie? Nie. Myślę, że zepsułbym to pożegnanie, które było i wstąpienie do Hall of Fame na Stadionie Narodowym. Myślę, że nie można było sobie marzyć lepszego zwiększenia kariery niż co się zadziało. Właśnie mam... Zepsułbym to wszystko po prostu, wchodząc do kolejnego pojedynku, wiesz, fajnego nawet stricte sportowego, nie? Mam też pytanie właśnie w tym temacie, bo jak sobie dobrze policzę, 5 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, podczas jednego wywiadu zostałeś zapytany właśnie, czy ty czujesz się legendą KSW i wtedy powiedziałeś, że absolutnie nie, że żadną legendą nie jestem, nie? A jednak po jakimś czasie dołączyłeś do tego Hall of Fame. To teraz finalnie, z perspektywy czasu, rzeczywiście czujesz się jako legenda, jako osoba, która zasłużyła na to wejście jako pierwszy, czy nie? Tak. Tak? W 100%? Tak, teraz tak. Teraz tak, wiesz, wystarczająco dużo ludzi mi to mówiło, żebym w to uwierzył. Naprawdę, wiesz, to wszystko, co się zadziało i tak dalej, tak sobie, wiesz, z perspektywy czasu, ja raczej jestem za osób, które nie mają takiej fałszywej skromności, nie, no dajcie spokój, okej. Okay. Poświęciłem na to 25 lat mojego życia, wiele naprawdę wyrzeczeń, ciężkiej pracy, wiesz, dołów i tak dalej, i pięknych chwil, przede wszystkim pięknych chwil, i... Wiesz co, jak wchodzisz na Stadion Narodowy, jak wracałem po 7 latach przerwy i ci blisko 60 tysięcy ludzi śpiewa Seno w Warszawie, wiesz, i widzisz tych ludzi, zdajesz sobie sprawę, że kurde, jesteś we właściwym miejscu swojego życia i że to jest spełnienie, nie? To jest właśnie ten moment spełnienia. Kiedy potem, kilka lat później, po raz kolejny wychodzisz na Stadionie Narodowym i ponownie ci ludzie śpiewają, jest ta cała ceremonia, ludzie stoją, biją ci brawo, doceniasz to, że kurde, zrobiłeś jednak dla tego polskiego MMA coś dużego, nie? Dołożyłeś taką cegłówkę promocji tego sportu, że mogę nazywać się legendą teraz, tak. I bez żadnej megalomanii jestem z tego dumny. Jak sobie porównujesz te pierwsze walki, które toczyłeś, to spodziewałeś się, że aż tak to się rozwinie? Że KSW w ogóle stanie się największą w Europie federacją? Tak.
Naprawdę? Naprawdę. Miałeś taką wizję, że naprawdę, kurwa, to będzie coś... Naprawdę, może nie aż tak, że narodowy, ale no, że największe hale takie będziemy zapełniać, wiesz? Tak? Tak, no, ale to wynika co, z tego, co że było ja przesłanką zawsze... taką, że ty sobie to wyobrażałeś? Ten sport na całym świecie wtedy zyskiwał niesamowitą popularność. Mhm. I pamiętam, do tej pory pamiętam, jeszcze chyba no, nawet było, czy w okolicach jakiegoś tak pierwszego KSW, że w Stanach był taki moment przełomowy dla UFC, mhm, które też, wiesz, rozpędzało to wszystko, mimo że oni już byli 10 lat na rynku, mhm, ale że był Chuck Liddell na okładce Sport Illustrated, czyli największego magazynu sportowego w Stanach, najbardziej prestiżowego, był Chuck Liddell i the, wiesz, the fastest growing sport in the world, nie? Mhm. I ja mówię, że to jest prawda, wiesz, to jest najszybciej rozwijający się sport na świecie. Więc dlaczego, skoro udało się w Japonii, udało się w Stanach, ma się nie udać w Europie, nie udać się w Polsce? Mhm. I jak czas pokazał, kurczę, udało się, więc ja wierzyłem, że ten sport naprawdę wystrzeli bardzo szybko i bardzo wysoko. Bardzo jesteś rozczarowany zachowaniem aktualnie Tomka Adamka w wypowiedziach po walce? To nie chodzi o rozczarowany, wiesz, tak, tak, ja mam, wiesz, o pewne rzeczy na pewnym poziomie nie powinno się mówić, szczególnie jeżeli dotyczy to dwóch wielkich sportowców. Mhm. No ale tak jest Tomek Adamek, no szkoda, no wiesz, to jest gość, dla którego wstawałem w nocy, ja trzymałem kciuki, był dla mnie legendą, jeżeli chodzi, wiesz, to jest na pewno, wiesz, sportowo nikt mu niczego nie zabierze. Mhm. Ale swoimi ruchami ostatnimi raczej plakatu Tomka Adamka w pokoju bym nie powiesił. Dalej wisi tylko gołota, nie? Mm-hmm. Bo ja jestem rozczarowany ogólnie wynikiem. Szkoda, że skończyło się to tak, że no skończyło się walce, kontuzją, nie? Przegrywał, no. No, też mi się tak właśnie wydaje, że... Nie, zostawmy to, on tam mistrzowskiego podejścia nie pokazał według mnie. No i możemy na tym jakby... Dudki, tylko dudki. No dobrze, tak, no, samo niektórzy jak, niech tak robią. Tak samo jak twoje bardzo mocne zdanie na temat tego pojedynku, czyli Tyson z Logan Paul, nie? No. Paul Logan. Paul, no. No, dokładnie. Też masz dosyć mocne o tym zdanie. A nie uważasz, że ten youtuber, który jest znany z YouTube'a, można by go już było nazwać profesjonalnym ale bokserem? Ale jest, no właśnie. Nie, ja napisałem też, wiesz, no, on jest bokserem, absolutnie, on potrafi boksować. Mhm. Tylko, że to jest boksowanie na poziomie, wiesz, tam poza 50 światowego rankingu prawdopodobnie, bo... Mhm. Wiesz, jego kariera i fenomen polega na tym, że jest youtuberem, a dobór rywali w postaci byłych zawodników, mhm, często moim zdaniem te wyniki i te zakończenia walk były takie mocno naciągane, wiesz, dlatego myślę, że to trochę jest w tym jednak reżyserii, zbudował po prostu ten rekord na fajnych nazwiskach, mhm, no teraz wyciąga starego, wiesz, Tysona, który o lasce chodzi. No ale Tyson się też zajebiście o nim, wiesz, wypowiadał, super, nie? Ale ja, wiesz co... Tylko ja akceptuję to, że w tę stronę poszedł sport, poszedł świat. Ludzie chcą rozrywki, ludzie nie chcą, wiesz, chcą mieć... Chleba i igrzysk. Oczywiście, że tak, no. Zobacz, ja cały czas jestem zwolennikiem teorii, że Kolosseum jeszcze zostanie odbudowane i wrócimy do czasów, że będą jeszcze... Rzucasz miecze ludziom. Aż tak to chyba nie, no. Będziesz głosował, zobaczysz. Jeszcze będziesz głosował, czy masz siąć łeb, czy nie. Jezus, to jak w filmie było. Był taki film, nie? Dużo filmów było. No, ja myślę, że ewolucja sportu walki zatoczy koło. I to rzeczywiście takie rzeczy się działy w przyszłości, no. I będzie, no. Zobacz. Będziesz siedział w domu, będziesz głosował, wiesz, na drugą rundę temu na przykład rzucić topór, nie? Jezus, a temu nóż, nie? Nie, to jest okropne. Oby coś takiego się nie wydarzyło. Myślę, że możemy dożyć. Jak jeszcze troszeczkę z 20 lat pożyjemy, 30, to myślę, że możemy takiego cyberpunka dożyć troszeczkę. Ale tak jest. Wiesz co, ja nie chcę się już, wiesz, ja daję swoje zdanie, po prostu wypytam, to jest moje zdanie, może się z nim, mm-hmm, zgodzić albo nie. Mm-hmm. I tyle, no. Ja nie jestem fanem tego, nie obejrzę tego, żeby nie było wątpliwości, nie obejrzę, bo mnie to nie interesuje. Mm-hmm. W tym czasie wolę z córką iść do kina, niż oglądać ten pojedynek, ale to, wiesz, to bo tam ktoś napisał, wiesz, a co, zabronisz im? No ludzie, no jak ja mogę, mm-hmm, nie, wiesz co, jak powiedziałem, napisałem post, to w tym momencie Logan i Tyson drą kontrakty, kurwa, no ludzie, bo Juras kurwa powiedział, czaj się, tak ludzie czasami myślą, no. Niech każdy ogląda to, co chce, niech każdy wydaje pieniądze za to, co chce, ja, mm-hmm, po prostu nie muszę brać w tym udziału. A jakby na przykład twoja córka przyszła i powiedziała, że nie wiem, że ci ludzie z Freak Fightów, ta i ta dziewczyna, która jest znana, powiedzmy, nie wiem, z OnlyFansa i tak dalej, to jest teraz top of the top, moja idolka, mm-hmm, to... Moje dziecko tego nie powie. No? Bo moje dziecko tego nie powie. Bo wiesz, że to są bardzo często, ale ludzie, ja wiem, z tych freaków. Ale to nie bardzo są idole są... mojego dziecka. No, ale to są bardzo często właśnie to są idole... daleko od idoli mojego dziecka. Nawet bym powiedział, to wynika z tego, że wie, jakie ja mam podejście też do tego, więc, mm-hmm, też, wiesz, zainteresowania. Przekazujesz też takie jakby... W inną stronę, wiesz, mm-hmm, raczej ona ma zainteresowania całkowicie w inną stronę, nie? Czyli przekazujesz takie... Z idoli takie... to jest taką, wiesz, o, na przykład taką, no, Hemingway, no, pozdrawiam serdecznie, to są idole mojego dziecka, wiesz, zespoły K-popowe największe na świecie i tak dalej, mm-hmm, nie? Ale wszystkie taki mainstream, jakieś takie rzeczy w postaci, nie wiem, no,
Taylor Swift na przykład, to nie, widzisz, no. Mimo, że to jest 14-latka, to jest bardzo mocno sprecyzowana i bardzo mocno ogarnięta, wiesz co, że wie o tym, aby swoje jakiekolwiek takie, wiesz, idolowanie lokować w osobach właściwych. Co jest czyli rzadkie wobec tych czasów. No tak, jest bardzo rzadkie w tych czasach. Bardzo rzadkie jest w tych czasach według mnie, że, wiesz, że przekazywanie. Dzieciaki są wychowywane przez internet. No, nie są prawda. Wychowywane przez rodziców. Rodzice albo nie mają czasu, albo mają w dupie, albo mają swoje smartfony na przykład. Nie? Dlatego nie psuj studia. dlatego warto poświęcić dzieciom troszeczkę czasu i też sprawdzić, wiesz, co robią. I tak ja wiem, że moje dziecko, wiesz, to prawdopodobnie nie jestem w stanie sprawdzić stron, które ogląda. Nie ma szans, wiem, podejrzewam. Wiem, nawet jeśli ogląda, wiesz, 18 plus wszystko, ale come on, ja w jej wieku nie takie rzeczy robiłem. No. Oczywiście, powiem, że tak, no. Ja się cieszę, że moje dziecko w tym samym wieku, jak ja byłem 14 lat, nie robi tego, co ja robiłem wtedy. Dlatego cieszę się, że jest ogarnięta i cieszę się, że mimo wszystko nie płynie z nurtem takiej trochę też współczesnej społecznej degrengolady z trudną latów, nie? Ale to jest akurat w złą stronę to wszystko idzie według mnie, nie? Dużą rozpoznawalność dało ci w społeczeństwie to, że zacząłeś występować w programie, który jest nadawany w naziemnej telewizji, dostępny przez wszystkich. Długo, bo wcześniej znali cię przede wszystkim ci, którzy jesteś ze sportów walki. Czy to jest komentarze? Spoko, pilnuję czasu. Ja, plus. No, tak. Przez, wiesz, sporty walki i inne takie tematy. Mm-hmm. A tu nagle wylądowałeś w programie, który jest transmitowany, tak jak mówiłem, w naziemnej telewizji i wszyscy mają do tego dostęp. No. Duża się rozpoznawalność zrobiła? Duża. Duża jest zmiana? Duża. Duża rozpoznawalność, szczególnie wśród małolatów na przykład, wiesz, którzy nie mają prawa pamiętać mnie z ringów, ani z głosu raczej mnie nikt nie rozpozna, że to wiem, pan co komentuje, nie oglądają, ale wśród dzieciaków jest ogromna rozpoznawalność, naprawdę. No. To jest wszędzie, gdzie się nie pojawia, to jest o pan z Ninja Warrior. Pan z Ninja Warrior, dużo zdjęć, wiesz, fajnie, bo te dzieciaki są bardzo dużym elektoratem, jeżeli chodzi na nasz program. No tak, Wiesz, ten program się świetnie ogląda, Ninja Warrior Polska, mimo że konkurujemy tutaj to... Zemiak Miłość z Ligą Mistrzów we wtorek, wiesz, no. Oglądamy się cały czas świetnie, jest 9 sezon, mam nadzieję, że będą kolejne, nie? Także tutaj spory elektorat. Wiesz co, po tańcu z gwiazdami, jak mi się elektorat zmienił, czego ja wszędzie, teraz już trochę mniej jest, ale jak tańczyłem w tańcu z gwiazdami, to wszędzie wchodziłem panie 50+, panie Łukasz, no co tam się dzieje? No fany, my trzymamy kciuki, nie? Wysyłamy SMS. Kur, zajebiście, nie? No. To takie fajne, naprawdę miłe chwile, nie? Czyli ty już jesteś znany, no to jak po tańcu z gwiazdami ci się pojawił taki elektorat, teraz elektorat tych młodszych, to ty jesteś mega... Zamykam już! Tak, to ty jesteś już rozpoznawalny wszędzie, wiesz, nie? To nie jest ta rozpoznawalność, wiesz, to najwięcej gwiazd, tak i tak dalej, nie? Ja nie mam problemu z egzystowaniem w ciągu dnia. A trafiałem ci takie benefity takiej rozpoznawalności? Typu na przykład pan nie płaci. Tak, ale ja nie korzystam. Nie? Nie. I naprawdę, bez żadnego tutaj masturbowania się sobą. W restauracjach bardzo często jest tak, że zapraszamy, że nie i tak dalej. Okej, ale tipa mogę zostawić, tak. To płacę tipa wielkości rachunku. Tak, albo przynajmniej 70% tego, bo uważam, że to jest czyjaś praca, wiesz, tak czy inaczej. I dlaczego, skoro tym bardziej, skoro ja zarabiam pieniądze i stać mnie na przyjście do restauracji, dlaczego mam nie zapłacić za wasze produkty, waszą pracę i tak dalej. Jeżeli coś jest dobre i coś jest, to ja z chęcią za to zapłacę, nawet jeszcze więcej. I to jest takie moje myślenie, wiesz. No nie pójdę do hotelu. Ja jestem influencerem, chcę pokój za darmo, no. Bo was obsmaruję, kurwa, są tacy. Są nie? Tacy. Są takie zjeby, nie? No. Są. No to nie, absolutnie, co ty. Ja dopóki, wiesz, nikt, ktoś mi nie powie, że ten, no to nie daje zdradzić czegokolwiek, a ja też, wiesz co, ja zgadam z ludźmi na ulicy, wiesz, no nie uciekam do samochodu, wiesz, ktoś chce pogadać, to sobie gadamy, nie? O dupie i, wiesz, i tak dalej, nie? Bo jeżeli oczywiście masz czas. To też, wiesz, w barze napiję się piwka, z kimś postoję, pogadam, dlaczego mam, wiesz. Bo ludzie zapominają o tym, że ludzie popularni, jakkolwiek, ja uważam, że jestem popularny, ale nie jestem rozpoznawalny, nie wiadomo jak naprawdę, niejaką celebrytą, gwiazdą i tak dalej. Uważam, że wszyscy powinni znaleźć czas na to, żeby zatrzymać się, zrobić sobie zdjęcie, jeżeli ktoś się o to poprosi, bo ludzie popularni istnieją dzięki tym ludziom, którzy chcą to zdjęcie z tobą zrobić. Jak ty będziesz olewał ludzi, to ludzie oleją ciebie. No. Po prostu. Też mi się tak wydaje. Poza tym ludzie popularni bardzo często są normalnymi ludźmi. Tak naprawdę. No, ja się o tym często. Ja się o tym ludzie nie znają, wiesz co. Nie znają tego, bo często też jest... Często jest duże też przekłamanie w social media. Przepraszam, że przerywałem pytanie. Spoko. Wiesz co, jest duże przekłamanie. Ja patrzę po moich znajomych czasami niektórych, jaki mają wizerunek na Instagramie, a kim są w rzeczywistości i powiem, że 50% z nich kłamie. Mówię to oficjalnie. No na pewno naprawdę. Jest to jakaś kreacja, nie? Jest bardzo kreacja często. I to czasami tak przesadna, że
Naprawdę. Że do pożygu, nie? Ja się na przykład o tym przekonałem właśnie, że jak zacząłem prowadzić sobie podcast, ja miałem pierwszego gościa w ogóle peje, nie? Wiesz, mój kurwa idol po prostu z dzieciństwa, byłem kurwa zesrany, zestresowany. A tutaj za każdym razem jak ktoś przychodzi, okazuje się, że wiesz, że poświęca ten czas i jest naprawdę bardzo spoko. Naprawdę, jesteście wy popularni. Wy popularni. Jak to brzmi, jakby co to cały czas jest cholernie gorąco, nie? To nie to, że jest w takim zajebistym podcastie i się stresuje. Ja się nie stresuję właśnie. Tylko ja nigdy nie miałem tego stresu, nie? No. To też jest ciekawe. Ja na początku tak miałem, no. Tak? Na początku tak miałem, potem już mi to minęło, mówię, kurwa. A ja od podstawówki zawsze apele, ja wystąpię. Ja też tak miałem w podstawówce. Wszędzie. No, ja też tak miałem w podstawówce, ale potem jakby, kamera wiesz, się włącza, kurwa, hej, ciśnie, nie mam, wiesz. Nie. Czyli miałeś takie, mówili ci tak, ale ty masz, kurwa, parcie na szkło. Tak, zawsze, tak. Ale ja zawsze, wiesz, nie miałem zawsze problemu z wystąpieniami publicznymi, co oczywiście jest przełożeniem na moją współczesną pracę. Mhm. Żałujesz, że nie trafiłeś na to dziennikarstwo? Nie. Nie? Nie. Bo przypuszczam, że jakbym poszedł jednak na dziennikarstwo, papiery były złożone. No wiem. I żebym nie przeniósł z dziennikarstwa, to pewno nie byłbym w miejscu, w którym jestem teraz, bo może, wiesz, nie potoczyły mi się sprawy sportowe, bo mnie wtedy straszyli tym dziennikarstwem faktycznie, że wejdą w warsztaty, że jest dużo nauki, że sport raczej na drugie miejsce, a dla mnie sport był wtedy najważniejszy. Mhm. Ale jak mawia Andrzej Janisz, czyli mój dziennikarski, komentatorski mentor, absolutnie, który nauczył mnie całego fachu, wiesz, mówi, że najgorsi dziennikarze to ci po studiach, nie? Mhm. Wydaje mi się, że jest dużo prawdy w tym, wydaje mi się, że w zawodzie dziennikarza musisz czuć ten zawód, w zawodzie komentatora, tym bardziej, wiesz, też sportowego, musisz to czuć, musisz to potrafić, musisz mieć flow, musi ci się chcieć, że to nie są rzeczy, które się nauczysz. Charyzmę, wiesz, i tak dalej, nie? Mhm. Jak Polska awansuje teraz na Euro, za tydzień mecz, nie? Nawet nie wiem, no. To chciałbyś zostać komentatorem na takim Euro? Wiesz co, ja zawsze chciałem być komentatorem piłki nożnej. To, że jestem sportu walki, wynika z tego po prostu, że tak trafiłem. Od czegoś trzeba zacząć, nie? Od czegoś zacząć, ale ja zawsze chciałem komentować jeszcze naprawdę. A to nie dostałeś nigdy propozycji, żeby komentować piłkarski mecz? Kiedyś była, pamiętam kiedyś w Z11 dostałem jedną propozycję, żeby Manchester United, który tam, wiesz, chyba w EA Cup grali, jakiś, żeby komentować. Bo mi dzwoni cały czas, od 10 minut cały czas. To sprawdź, bo to może coś istotnego. Czekaj. Paulina, wiesz co, bo ja teraz podcast tutaj nagrywam, wiesz? A ty dzwonisz. Dobra? No co? Dobrze. Pa, hej. Myślałem, że wiesz, Mateusz Gawrot albo ktoś ten... Dzisiaj się widzimy. Wiem, dlatego pytam właśnie. Gawrot i JJ w moim programie. To jest niesamowite, no. To prawda. Nie wiem, gdzie się zatrzymaliśmy. Zatrzymaliśmy się na temat propozycji z Eleven, żeby komentować mecz jakiś FA Cup. Ja chciałbym komentować piłki nożnej i myślę, że może będzie okazja w Polsacie. Mamy jeszcze Ligę Mistrzów czas, więc może by była taka okazja. Tylko boję się, że kurczę, jakbym się sprawdził, gdzie ja to włożę teraz jeszcze w wszystkie obowiązki, żeby jeszcze komentować piłkę nożną? A chciałbym komentować piłkę nożną, naprawdę. No ja się dziwię, że ty, wiesz, jeżeli jesteś sprawdzony w komentowaniu sportów walki i zajawką twoją jest piłka nożna, że jeszcze tego nie zrobiłeś, nie? Naprawdę. Ja też się dziwię właśnie. No. Idź do szefa. Panie Marianie! Tam otwiera drzwi! Tylko nie do Ekstraklasy i nie mecze Legii, bo... Nie. Bo będzie zupełnie inaczej, nie? Poza Legią i może Manchester United też wolałbym nie, żeby nie było żostronniczo. Jeszcze Juventus. Dalej czy nie? No nie, taki Juve zawsze z sympatii, nie? No bo to zgoda tam, kiedyś zgoda była, nie? Była, tak. Dokładnie. Ale nie, raczej nigdy nie. Raczej wolałbym, wiadomo, Legii nie mogę komentować. Bo za dużo emocji. Zatem nie będę komentował Legii, bo jestem na murawie, nie? No tak. No. Jako speaker, więc nie ma szansy, abym... Wiesz to, no zawsze mógłbyś dostać propozycję, a speakera da się zawsze zamienić na kogoś innego, nie? Nie, to jest, wiesz... Pan Hadaj też nie myślał, że będzie zamieniony kiedyś. Na razie się nie zapowiada, no. Na razie, wiesz, kocham to, co robię i cieszę się, że jestem na Legii w miejscu, w którym jestem aktualnie. Tak myślę, czy wyczerpaliśmy wszystkie tematy, które bym chciał. Tak sobie myślę, bo strasznie dużo i ekspresyjnie jakby mi tutaj wypowiadasz i myślę sobie, czy jeszcze mógłbym cię tutaj o coś zahaczyć. Chyba nie. Chyba, wiesz, ja tyle dygresji, ile zrobiłem podczas jednego pytania, ile wątków zostało zahaczonych, to ja myślę, że... Tak, właśnie to jest... Tak każdy powie, obejrzyj tą, kurde, weźcie tego, nie dawajcie mu więcej tej kawy, nie? Ale ja to mam na co dzień. Jak gadam czy coś, to jest... A, wiem, o co jeszcze chciałem zapytać. No? Właśnie, wiem, o co jeszcze chciałem zapytać. Pożyć stówę do pierwszego? Aż tak źle nie u mnie... Nie mam, na to zbieram. Aż tak źle u mnie nie ma. Wiesz, o co chciałem zapytać? No? Bo... Bez studiów, w sensie dziennikarskich, specjalistycznych,
Życie takie, jakie prowadziłeś, wiesz, te blokerskie na początku, sportowe i tak dalej, co poradziłbyś na przykład osobie, która, nie wiem, chciałaby kiedyś pracować w telewizji jako prowadzący jakiegoś programu, nie wiem, jako prowadzący na przykład jakiegoś podcastu czy coś, co byś na przykład doradził takiej osobie, która jest gdzieś tam właśnie, na początku tej drogi i chce, co trzeba zrobić, żeby na przykład do tej telewizji trafić? Czy po prostu mieć szczęście do ludzi, czy jednak jest tutaj jakaś konkretna robota do wykonania? Mieć znajomych, którzy cię prowadzą. Nie, wiesz co, tak na poważnie, to wydaje mi się, że przede wszystkim świadomość tego, czy się do tego nadajesz, czy nie. Mhm. Czy naprawdę, jeżeli jesteś dobry, jeżeli wychodzi ci, jeżeli masz ten pierwiastek charyzmy, że potrafisz się sprzedać, ludzie zwrócą na ciebie uwagę pod wieloma względami, to jeżeli wyrzucają cię z jednej, twoje CV do kosza, to idź do drugiej. Jeżeli do drugiej, to trzeciej, czwartej, piątej, a jak skończą się wszystkie, to zatoć koło i jeszcze raz do tej pierwszej. I próbować. Wiesz co, jak nie drzwiami, to oknem. I w końcu może ktoś zauważy, że faktycznie to jest potencjał na kogoś, kto może to zrobić. I wiadomo, że na początku prawdopodobnie będziesz czytał pogodę z kartki, którą ci reporterem dadzą. W najgorszej pogodzie i w najgorszych wydarzeniach. Ale to no. Step by step, no, tak wygląda życie, no. I tyle, nie? Nie poddawać się, kurde, no to jest jak w sporcie, to jest dokładnie ta sama analogia, jak w każdym zawodzie, nie? Jak odpuścisz, to ktoś wejdzie na ciebie, nie? To wejdzie ktoś za ciebie. No to ja tak miałem, wiesz, to jak robiłem pompki, wiesz, no. Dobra, dwa tam na koniec treningu, 40 pompek. Ja zawsze robiłem 41, bo mój na przykład rywal, który następny będę miał rywala, on zrobił 40. Ja jestem o jedną pompkę lepszy. Bęk, dziękuję. I taki, wiesz, takie myślenie. Muchas gracias. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pyszną kawę, memek. Moim gościem Łukasz Jurkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.